Zawarto, by był tutaj pas włączenia się do ruchu
łatwiej samochodom dojeżdżającym stąd tutaj z garażu pociężnego mogły się włączyć tutaj do ruchu. I to w zasadzie te dwie sugestie, które chcieliśmy zadać. Do reszty, jeśli chodzi dotyczące wysokości i tak dalej, to tyle osób się wypowiadało łącznie z konserwatorem, że myślę, że tutaj sprawa jest dość jasna i czytelna. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Czy jest tam czytelna, czyli jest akceptowalna wysokość? Tak? Jest, tak. Do 102 metra jest to zaakceptowane przez konserwator. Bez ile ma? Coś mniej, ale nie ma mniej. Chcą nadbudować się jeszcze wyżej troszeczkę, ale nie pozwolono. Na 10 metrów. Teraz ile jest? Teraz chyba 90. A to jest tutaj 80 parę, jak dobrze pamiętam, ale to jest już o tak 10. Może niech on w końcu coś się stanie. Niech w końcu się zabawi. On już wszystko się robi temu, by przestał straszyć. W zasadzie myślę, że już by były prace budowlane, gdyby nie błąd decyzji, która została zaskarżona. Dlatego stało być. Stąd... A jaki błąd? No nie wiem. Ktoś w decyzji dotyczącej warunków zabudowy dostrzegł ten błąd i nie zastraszył. Bardzo proszę. Rozmawia o odczuciach. Jesteśmy zaproszeni do pana wiceprzewodniczącego Majdowo. Ja jestem przewodniczącym zarządu Konferencji Krakowie Urotea, to jest takie stowarzyszenie na wysokości Krakowa, stowarzyszenie zrzeszające organizacje Agencji Monitora Rozwoju Ośrodków i Stolicy Zabytków Krakowa, między innymi. Chciałbym, jeśli Państwo pozwolicie, ustawiliśmy się, że tak powiem, tutaj w gronie, które umożliwia dyskusje, ewentualne pytanie, jeśli Państwo byście takie mieli w stosunku do nas. Ja zajmuję się krajobrazem, który pan profesor Bajezdor, który był konserwatorem miasta Krakowa w latach 90. ma olbrzymie doświadczenie z historii sztuki. Jest pani inżynier Wolakowa, pani zarząd Wolakowi, która była wieloletnią pracowniczką biura Krakowa, w tym kącie ogromną ilość planów zagospodarowania przestrzennego. Pan Andrzej Badej, operatora, ale też członek jury Archiszok. Jeśli można, przedstawimy swoje poglądy na temat tego budynku, czy też tego, co zostało przedstawione w planie zagospodarowania, w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego. I nasze stanowisko, my mianowicie uważamy taką wyrażoną opinię, że ten istniejący nieukończony biurowiec z połowy lat 70. w ogóle nie powinien był powstać w tej lokalizacji i w takiej formie. Nie akceptujemy jego skali niewspółmiernej wobec historycznego krajobrazu Skarbu Krakowa. Jako optymalne rozwiązanie wskazujemy ustalenie, jakie docelowo w przyszłości pozwoliłyby na przywrócenie w tym miejscu skali zbliżonej do sąsiedztwa, no to jest osiedle Zaoficerskie oczywiście, i obok są też, proszę, dalsze sąsiedzkie są gmachy, ale naturalnie w swojej skali historycznej. No i historyczna zabudowa Krakowa Kamienicowa. Dla istotnej opinii obiektu biurowca uważamy, że o ile utrzymywanie pierwotnie projektowanej postaci biurowca być może wpisywałoby się w tendencję zachowywania znaczących architektonicznie obiektów dla 60. 70. XX wieku, to bo rozważamy losy hotelu kongresowego, rozważamy losy w hotelu Krakowie, o tyle budowa nowego obiektu na miejscu istniejącego, a chyba w ten sposób rozumiemy też plan zagospodarowania, ten projekt planu, być może sobie przeoczyliśmy, ale wydaje nam się, że tutaj nie ma jakby wykluczenia tego, że ten obiekt
gdyby się na przykład okazało, że w jakimś momencie, że należy go zastąpić nowym, to wydaje mi się, że plan wydaje mi się, że plan nie wyklucza takiej możliwości. W każdym razie budowa nowego obiektu na miejscu istniejącego, a także zmiana czy też nadbudowa istniejącego budynku takiego kontekstu, o którym mówiłem, to znaczy zagrożenie obiektów z lat 60. i 70. w oryginalnej postaci, byłaby pozbawiona. Umożliwienie bez dodawania, jak rozumiemy tutaj, planowych, znacznych obiektów, bo tam jest mowa o komunikacji do 50 metrów, ale też są obiekty zajmujące dość sporą powierzchnię, 40-35, przepraszam, mogę się powiedzieć 30, chyba 20 metrów, i tam jeszcze niższe. Kawałek mówił o tym też. Więc to naszym zdaniem umocniło te dysproporcje, które utrwalanie jest, jak oceniamy, zjawiskiem zdecydowanie niekorzystnym dla tego. I uzależnie od tego, tam zwracamy uwagę, czy uważamy, że wymienione w projekcie planu zalecenia, na przykład paragraf 7, 4 i 5, które mówią o zaleceniu dla materiałów relacyjnych, dla kształtowania formy, w tym stosowania materiałów, tu cytat, materiałów elewacyjnych minimalizujących agresję budynku wysokościowego w ujęciach panoramicznych, to jest cytat z tekstu planu, czyli autorzy mają świadomość, powinny być ustalenia, a nie zalecenie, tym bardziej, że będą tytuło autorzy projektu planu sami piszą jakby o tej agresji, bo to jest cytat w ujęciach panoramicznych. Jak sądzimy, chodzi również o miejsca znane, które są panoram Krakowa, które były utrwalone w 16-18 wieku i 17 wieku, mówimy o kopcu Krakusa i dzisiejszym, dzisiejszego kopca Kościuszki. Uważamy, że jeden z najbardziej eksponowanych obiektów w Krakowie powinien być starannie przedyskutowany i zaproponowany publicznie wskazania co do oddziaływania na wspólną przestrzeń na całego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia. Zwracamy też uwagę na zagadnienia związane z użytkowaniem obiektu. I tutaj rzeczywiście kwestia tego obciążenia komunikacyjnego, ona jest rozważona w prognozie. Wydaje nam się, że to powinno być szczególnie starannie rozważone i potem monitorowane w przyszłości. A taki problem, który, jeśli można, to ja nie przeszedł do tych problemów, które tutaj sobie zanotowałem, jest taki problem dotyczący przewietrzania miasta. Jak wiemy, Kraków jest miastem o bardzo dużym kłopocie związanym z przewietrzaniem, z wywiewaniem miadmatów, czy wszystkich zanieczyszczeń, które się pojawiają. No i w związku z tym wydaje nam się, może znowu czegoś nie zauważyliśmy, ale przy czytaniu tych dokumentów, które zostały wyłożone, nie zauważyliśmy jakby rozbudowania szerszego wątku dotyczącego, jest mowa oczywiście o powietrzu, o zanieczyszczeniu, ale jakby wydaje nam się, że warto również by było zwrócić uwagę na problem, o ile zmieni się przewieszanie miasta wobec pojawienia się teraz jest niewątpliwie ażurowy, na pewno ma tam swoje rozbudowane planami. Ale nie mówimy o tym samym smutku z budynku, tylko mówimy o jego podbudowie, o budowie, czy jak określić to obiektu, towarzyszą. W związku z tym wydaje nam się, że tutaj mamy trzy takie grupy problemów związane z krajobrazem, z przeliczeniem, z komunikacją. Trochę jesteśmy zaskoczeni, dlatego że budynek powstaje na przykład poza rejonem, abstrahując od tego, czy my się zgadzamy, czy nie zgadzamy, raczej się nie zgadzamy z opracowaniem, było takie opracowanie studialne wykonane przez miasto dotyczące możliwości prowadzenia wysokiej zabudowy. Mam o wiele bardziej krytyczny pogląd co do możliwości prowadzenia wysokiej zabudowy. Tak to opracowanie dokonało analizy z wybranych punktów i to wyraźnie, że są to opracowania napisane, bo uważamy, że powinno być wykonane analizy większej ilości punktów. W każdym razie nawet w tym opracowaniu ten obszar nie jest wymieniony jako obszar, który może powstawać zabudowa wysokościowa. Wyraźnie to wskazuje prognoza oddziaływania na środowisko. Mamy takie wątpliwości ma właśnie ta prognoza. Budynek budzi ogólne kontrowersje, jeśli chodzi o wysokość, w związku z tym my po prostu się zastanawiamy, jak to jest, że plan dopuszcza nadbudowanie budynku, w dodatku tutaj wizualizacja, które Państwo widzicie, to nadbudowanie o te dwie kondygnacje jest nadbudowanie o kondygnacje szersze od nadbudówki, o takiej szerokości, jak jest w tej chwili budynek, czyli jego jakby wizualna
masa, pewien ciężar będzie odbierany jako nadbudowa, no formalnie oczywiście obie kombinacje w stosunku do istniejącej tej nadbudówki na dach, ale w rzeczywistości jego gabary wyrażę na wyłudnie dość solidnego pomieszczenia. W każdym razie, jeśli tutaj na przykład mówimy o podnoszeniu budynku, a mamy takie niekorzystne uwarunkowania krajobrazowe, to w tej sytuacji też niejasne jest z naszego punktu widzenia sformułowania, czy też jakieś rozważania dotyczące złagodzenia wpływu na krajobraz, bądź to, co cytowałem tam o tej agresji krajobrazowej, złagodzenie wpływu na krajobraz na stronie 45, jeśli dobrze odnotowałem program z oddziaływania środowiska, poprzez podbudowanie tego budynku. No to po co się podnosi, żeby go potem podbudowywać? No takie pytanie mi się w tej chwili nasuwa, o ile oczywiście dobrze zrozumiałem całą treść zarówno planu, jak i prognozy. Z całą pewnością takie zuskokowanie, ten wypowiedź chyba też tam się pojawia rozważania, jak to takie zuskokowanie, tak w tej chwili ten budynek ważny jest taki duży plan. Zuskokowanie tych najwyższych kondygnacji, zmniejszenie ich co pięcie, byłoby rzeczą niezmiernie korzystną, nie miałoby to do tego wpływu. Też jest mowa w prognozie o tym, że budynek popada w ruinę na stronie siódmej. W związku z tym, jakieś takie zbliżone sformułowanie. W związku z tym, ja z drugiej strony nie spotkałem się z informacjami, że budynek jest w dobrym stanie. W związku z tym właśnie dlatego należy go ratować i umożliwić jego dokończenie i wykorzystanie. Dlatego też my z kolei uważamy, że w całej tej sytuacji, skoro ten nasz błąd nie został wzięty pod uwagę, to dokończenie budynku to jednak jest coś innego niż umożliwienie tych działań, o których tutaj mówiliśmy, znacznie powiększających jednak kubaturę jakby całej tej całego tego nazwijmy zespołu. No i to są właśnie te trzy punkty. Bardzo krytycznie. No i kwestia komunikacji, którą Państwo tutaj podnosicie. Bardzo, bardzo istotny punkt, na o ile tutaj ta komunikacja w rzeczywistości, no są oczywiście w prognozie rozważania na ten temat, ale jest to zależne z całą pewnością od funkcji, jaka tam będzie i jaka może to być funkcja, która jakby powoduje podojeżdżanie do trasy i wyjeżdżanie pracowników, no może to jest oczywiście funkcja, która będzie powodowała sporą rotację ciągu dnia tych wszystkich pojazdów. No to tyle naszych uwag i naszych spostrzeżeń. To cały czas mówię, to jest nasza zadanie, była opinia, jeszcze dodatkowo robocza, w związku z tym są możliwe oczywiście błędne oceny z naszej strony, ale na ile, czy też niezrozumienie pewnych przesłanek, ale o ile potrafiliśmy to zrozumieć, no to z takimi recepcjami, z takimi spostrzeżeniami naszą opinią się znajdą. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, jesteśmy do Państwa wypowiedzi. To oczywiście jest funkcja, że tak powiem, społeczna. Dziękuję za przedstawienie swoich spostrzeżeń. Pani Magdalena Maliszewska. Ja chciałam zapytać, jaka jest konkluzja tych Państwa opinii. To znaczy, jaka według Państwa najlepsza by była droga, którą można by było tutaj przyjąć, rozebranie tej grupy. Pani Magdalena, kierować cudzą własność. Nie rozbiegać, ale nie chcieliśmy dodawać. W związku z tym negatywnie oceniamy ten czas. Najkrócej. Bo trudno rozbierać, ale czym innym są, wydaje nam się, że czym innym są ustalenia, które przecież są plany na terenie Krakowa takie, które na przykład tylko utrzymują istniejącą zabudowę niezależnie od jej stanu. Przecież nie jeden ten budynek wymaga dokończenia, remontu, czy też jakiejś adaptacji. Ale są ustalenia, które ograniczają. Takie, że to jakby tam musi się otwierać, na studium musi być. Ze studium generalnie rzecz biorąc, musi istnieć ta relacja zgodności pomiędzy planem a studium. Ona jest zmieniona w stosunku do pierwotnej ustawy o planowaniu przestrzennym, ale ona cały czas jest prawem zagwarantowana. Tym niemniej wydaje nam się, że to jest tak ważny problem, tak ważne miejsce tutaj w obrębie Krakowa, że te wszystkie wątki, o których mówiliśmy,
no, powinny być bardzo starannie rozważone publicznie. To jest pierwsza konkluzja, rozważone i zaaprobowane publicznie. I to jest pierwsza konkluzja, która wynika z naszego rozmowania. Natomiast co do, można oczywiście powiedzieć swoje zdanie na ten temat. Zresztą ja ją czytałem na samym początku, jak zaczęłam w konkluzji, że my te obiekty bazowe to nie jest ten obiekt, nie to miejsce. Natomiast oczywiście, że nie możemy postulować rozebrania czegoś, co jest obiektu, który jest czyjąś własnością, choć niewątpliwie umożliwienie przywrócenia skali, a tylko zachowanie tego, co jest zresztą, tak jak mówimy, w odniesieniu, w odwołaniu do pierwotnego projektu, bo to wpisuje się w pewien kontekst, który w Krakowie jest rozważany wobec innych obiektów. No, byłaby to droga, w naszym przekonaniu, która zarówno zabezpiecza jakby istnienie tego obiektu, jego remontowanie, utrzymywanie, jakieś zagospodarowanie, jak i równocześnie byłaby to droga, która pozwoliłaby gdzieś tam w przyszłości jednak myśleć o tym miejscu troszkę inaczej niż jak o miejscu bardzo wysokiej zabudowy już na zawsze, już na wieki. No, oczywiście, że te wszystkie prawa, istnienie państw nie jest na wieki i na zawsze, nawet istnienie państw. Ale mimo wszystko ustalenia planu rozbudowania przestrzennego to jest to prawo, to ten przywilej, który otrzymuje zawsze właściciel, dysponent, każdoczesny właściciel czy dysponent danego miejsca. Dziękuję za to. Bardzo proszę. Jasno i konkretnie. Nie negujemy prawa własności do tego budynku. Nie chcemy go likwidować, choć byłoby dobrze, gdyby go nie było. Ale nie chcemy, żeby stało się kanwą i pretekstem, żeby się to rozbudowywało, utrwalało i powiększało. I po prostu tego nie chcemy. I w związku z tym negatywnie oceniamy ten plan. W tak intensywnej to nie oznacza, że nie trzeba tam zagospodarować tego otoczenia. Oczywiście, że tak. Ale nie tak, nie na zasadzie zabudowy wysokich, średnio wysokich paśladów. Po prostu to jest po prostu droga donikąd, a raczej droga do po to mu już polegało. Problemami z krajobrazowym, ekologicznym, przestrzennym i powiem, komunikacyjnym. Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, ale nie ma odbicia w tych zagadnieniach, o których mówiliśmy. Zacząłem taką rozmowę z panią profesor Magdaleną Matkowską, która jest zresztą mieszkanką państwa dzielnicy. I być może byłoby celowe, gdybyście państwo ten problem również z panią profesor dyskutowali. Dlatego pani profesor zarysowała bardzo interesujący w moim przekonaniu sposób podejścia do bryły, do kształtowania bryły tego obiektu. Bardzo mnie to jakby zainspirowało. Nie znalazło to odzwierciedlenia tutaj w tym... Przepraszam, że wytrącę, a ja się pani profesor Bartkowicz jest prezesem Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistyki. Oczywiście pani profesor rozmawiania jako pani profesor wybitnym architektem i urbanistą, nie jako przewodniczącą kultury, ja rozumiem, bo to jest jednak coś innego. Natomiast wydaje mi się, że ta idea, którą o ile dobrze zrozumiałem, zarysowała pani profesor, jest z całą pewnością warta, no przynajmniej przedyskutowana. Więc no tak podpowiadam w tej chwili. Dziękuję za uwagę. Panie Czesławcze. Słyszeliśmy. Rzeczywiście była mowa o tym, aby ten precedens nie stał się kanwą do powtarzania tego w przyszłości. I myślę, że my podejmując tą uchwałę powinniśmy to wyraźnie zapisać. Bo wiadomo, że również nie będziemy w stanie, że nie i tak dalej, bo będziemy się sprzeciwiać. No nic to nie da, on stoi. Będzie stał dalej i trzeba coś z nim zrobić, trzeba skończyć. I jeżeli nawet byśmy podejmowali decyzję taką, że wnosimy do tego, aby tam jeden z budynków powinien zostać przekształcony w parking, co dla nas jest zupełnie jasne, ale powinniśmy taki zapis wyraźny w tym włożyć. Myślę, że w uzasadnieniu, że podejmując tą decyzję, również uważamy, że ten precedens, jakim jest ten cały teren, nie powinien się powtórzyć w tym planie. Że nie powinien być rozwijany. Tak, że on jest ewenementem ze względu na to, że powstał dawno, trzeba to skończyć, ale nie wolno powtarzać. Czyli w krajobrazie jest pojedynczy spółkowy budynek, spodkowa podba, która będzie piętrzyła 40 metrów, to jest naprawdę wysoko, 50
że tu ma budynek przy placu bohaterów Goetza, o ile dobrze pamiętam. W związku z tym to 40 metrów, 35 metrów, może bo są wysokości. Nie, 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 Także proszę to, jak wziąć pod uwagę, żeby to widać wizualizację, jak ta zabudowa się stracowała. Panie Przewodniczący!
sprawozdania? Proszę Państwa, mamy dwie poprawki. Ja przeczytam pierwszą, ja muszę łyżko i będziemy na niej głosować. A to pan Mieczysław Przytajło przedstawi za chwilę. Czytam poprawkę Janusza. Zmienia się pierwszą uwagę z paragrafu pierwszego wspomnianego projektu uchwały na zapewnienia większej ilości miejsc postojowych poprzez budowę wielopoziomowego parkingu. Proszę o dopisanie trzeciej uwagi o następującej treści. Nie, trzeci, dobrze, też do paragrafu pierwszego. Ograniczenie inwestycji do dokończenia istniejącego budynku z ewentualnym zagospodarowaniem jego otoczenia w nawiązaniu do istniejącej historycznej zabudowy, jej charakteru i wysokości. Tak. Głosujemy na zasadę, chyba że nam powtórzymy. Bo tam jeszcze jest ta część taka pozioma. Oni nie będzie pola, następny. Dobrze, czyli nie czytać już drugi raz? Proszę przeczytać. Dobrze. Zmienia się pierwszą uwagę z paragrafu pierwszego wspomnianego projektu uchwały na zapewnienia większej ilości miejsc postojowych poprzez budowę wielopoziomowego parkingu. Proszę o dopisanie trzeciej uwagi o następującej treści. Ograniczenie inwestycji do dokończenia istniejącego budynku z ewentualnym zagospodarowaniem jego otoczenia w nawiązaniu do istniejącej historycznej zabudowy, jej charakteru i wysokości. To wszystko w pierwszym paragrafie. Dobrze, głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, poprawka została przyjęta, teraz druga poprawka. Poprawka do projektu uchwały i tak dalej. Paragraf pierwszy wprowadzić w podpunkcie 3 i 4, czyli ja to bym uzupełnił, tam tak wyjdzie w tym momencie. Zapisy. I pierwszy zapis. Istniejącą bryłę szkieletora nie powinno się traktować jako precedensu do utrwalania i powiększania zabudowy wysokiej, średnio i średnio wysokiej na obszarze planu i w tym rejonie miasta. Drugi podpunkt. Zabudowa nowo projektowana winna nawiązywać w gabarycie do kontekstu zabudowy dzielnicy, nawiasie osiedle oficerskie, uniwersytet ekonomiczny i historyczna zabudowa kamienic Nowej Wesołej, a nie wspomnianej dominanty wieżowej szkieletora.
po poprawkach, kto z Państwa jest... A jak cały projekt będzie wyglądał ten właśnie? Tak, czy jeszcze się wypowiedzieć? No czy nie, to paragraf, w paragrafie pierwszym się pozmieniał, a do uzasadnienia nic nie jest. To ja będziecie... Proszę przeczytać, jak to brzmi z tym... Ja będziecie się pod punktu wszystkich. Pięć. Pięć? Cztery, tak. Pięć. Czyli tak, paragraf, znaczy w paragrafie pierwszym, ten pierwszy podpunkt się zmienia i zamiast jeden z budynków powinien zostać, otrzymuje brzmienie. Zapewnienia większej ilości miejsc postojowych poprzez budowę wielopoziomowego parkingu. Następny podpunkt to jest utworzenie pasa włączającego do ruchu ulicy Lubowieckiego. Trzeci podpunkt, ograniczenie inwestycji do dokończenia istniejącego budynku z ewentualnym zagospodarowaniem jego otoczenia w nawiązaniu do istniejącej historycznej zabudowy, jej charakteru i wysokości. Podpunkt czwarty, istniejącą wyżość kierowcora nie powinno się traktować jako precedensu do utrwalania i powiększania zabudowy wysokiej i średnio wysokiej na obszarze planu w tym rejonie miasta. I następny podpunkt, zabudowa nowo projektowana winna nawiązywać w gabarycie do kontekstu zabudowy dzielnicy, osiedla oficerskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i historycznej zabudowy kamienic Nowej Wesołej, a nie wspomnianej dominacji wieżowej szkieletora. Ja myślę, że to uzupełnia tamten punkt, który jest trzeci. On to uzupełnia. Ale jak, przepraszam, istniejącej zabudowy. I tu jest, a nie wspomnianej dominacji wieżowej. Zabudowa nowo projektowana winna nawiązywać w gabarycie do kontekstu zabudowy dzielnicy. Dalej, istniejącej zabudowy, a nie istniejącą zabudowę. Do kontekstu zabudowy dzielnicy. Nie ma takiego czegoś. Nie ma. To jest... Dodam jedno słowo do historycznej zabudowy dzielnicy, ponieważ Zapewnienie, tak, bo może źle przeczytałam, bo A jest bardzo podobne do E. Janusz. No. Czyli wszyscy jedno? Ilość miejsc parkingowych? Nie. Liczba miejsc parkingowych, bo to będzie policzalna. Na przykład 350. Liczba. Jakie liczby? Pierwsza Janusz, Januszowej, tak? Zapewnienia większej ilości miejsc postojowych poprzez liczby zamiast ilości. Bo ileż to będzie mogło? Większej liczby. Ja muszę to zaanalizować.